Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Watch Dogs 2. Nie wiem, który odcinek już dzisiaj nagrywam, ale mam zamiar nagrać chyba grę do końca. Tak mi się wydaje, jakoś taką mam wenę straszną na Watch Dogsy. Dlaczego ja zaczynam pod Toytoyem? Nie wiem. Josh, please tell me you're not in there. Marcus, there's snipers on the roof. Snipers? What are you talking about? They're human. I'm sorry, they're not supposed to be here. Dushan must have hired them. Why are you whispering? I'm not whispering. Hey man, I'm not going in there. Look. So tomorrow, they're trucking out these machines to the polling places, and what are we supposed to do? Reverse engineer them? No, that's not feasible given our time frame. The virus is military grade. The only prudent course is to destroy them all. Destroy them all? What do you want to do, blow them up? The fort's a military base. There's plenty of explosives. No voting machines. It delays the election. Yeah, we expose the tampering and give people time to make an informed decision. Hell yeah. Hey, I'm sold, Josh. You sold? Okay. All right. Okej. Okay. Cztery rzeczy do zniszczenia. Hell no. It's like Josh said, we buy time for the election. It's a civic service essentially. Patrzcie, cieć taki bogaty. Patrzcie, jest tutaj, wiecie, teren zastrzeżony, bla bla bla, nie. Ja bym sobie zrobił coś takiego. Wlazłbym sobie tu. To sobie, wiecie, kapeczkę podniósł. Odjechał tym sobie w ogóle gdzieś tutaj na przykład, nie? W bezpieczne miejsce, pole position takie. Wypuściłbym sobie tego kolegę i oczywiście pospuszczał materiały wybuchowe na to, co jest kurwa do zniszczenia. Nie widzę prostszego rozwiązania w tym momencie. Mogę sobie jeszcze jakiegoś gościa z kluczem zhakować. Bo czemu nie? Tam jakiś dostęp sobie uzyskałem gdzieś tam. Dobra, i zaczynamy Destruction. Co? Destruction Derby. Mamy wybrane miny ET. Bardzo dobrze. Ktoś tu podejdzie, to zginie razem z gościem. Czy oni się tu już zainteresowali tym dronem? I koleś w to wlazł, to nie wybuchło. Podejrzana sprawa. No nie, dron poza zasięgiem. Dobra, gdzieś mi go tam zresetowało oczywiście, nie? Załączyła się muzyczka dziwnie znajoma. Czy to nie jest z tego? Z Mafii 3? Dobra, tam są dwa punkty jeszcze do zrobienia. Otwieramy drzwi. Podkładamy bombkę. Eksplodujemy to. I zostało nam coś poniżej. Czy tędy sobie tam dolecę, czy nie? Nie, średni temat jest jeszcze gdzieś niżej. Dobra, nie wiem, gdzie ja kurwa jestem. Tutaj coś się nie do końca zniszczyło. To co, zarzućmy jeszcze jedną bombunię. Ktoś będzie musiał koło tego przejść, bo wątpię, żeby nie. No
No w sumie, a jak to zrobimy tak? To też się zniszczy dobrze. A. Dziękuję. Got 'em all. Now you should probably get out of there. Ucieknij. A. Tutaj chyba zasięg tego wózka zdalnie sterowanego nam się pozostał. Ale to już wiecie, to już jest mało ważne w tym momencie. Pięknie, pięknie to zrobione było, no. I'm out. Great. Hey, we put together a video using the stuff you got in the penthouse. Teraz mogę tu wrócić po jakąś furę. O, wideo dostaniemy. Citizens, Invite Corporation has been using your sacred vote as a plaything. Targeting you individually. Invite manipulated your emotions to give support to their puppet, Mark Thrust. But DedSec hacked into Invite and changed their algorithms. Polls reversed instantly. Invite, desperate to elect Russ, resorted to their own form of hacking. Here, Invite CEO Mary Catskill delivers a virus destined for voting machines to Mark Thrust himself. The election's been delayed. Citizens, use this time to think. Do not allow yourselves to be manipulated. DedSec implores you to think before you vote. DedSec has given you the truth. Do what you will. Okej, okay, misja wykonana. Pewnie będzie pogadanka jakaś teraz, jakieś followersy będą wpadać. W sumie sobie zaraz zrobimy chyba szybką podróż po prostu tam do Chińczyków. To jest chyba ostatnie, co tu mieliśmy do zrobienia w tej misji. Zbliżamy się do 4 milionów followersów tak w ogóle. Och, jak już to wspaniałe, nie? Będzie pogadanka? Nie będzie, chyba nie będzie. Mamy jakieś punkty badań. Mogę sobie to rozwinąć do końca. Fantastycznie. I mogę sobie tutaj wykupić, żeby mniej botnetów mnie kosztowało cokolwiek, coś tam. Wiecie, tam manipulowanie tymi pojazdami, nie? I z takich ciekawych rzeczy, no to już sobie chyba wszystko wykupiłem, co mogę. No tutaj mogę dwie rzeczy jeszcze wykupić. A to drzewko i jebać. Nic go nie rozwijałem. Poszedłem całkowicie w hakowanie i wiecie, takie bardziej po cichu niż wpierdalanie się na chama. Co dla mnie jest, wiecie, tak, no w takich grach przynajmniej, gdzie tam, nie wiem, nie, raczej nie ma jakichś skillsów, że to się zabija wszystko, jak w Grand Theft Auto, czy nie wiem, czy w Call of Duty, czy w innych Falloutach, nie? Raczej jakieś to takie bardziej dla mnie zrozumiałe. No jesteśmy hakerem, my nie strzelamy, kurwa, nie? Tu mamy jakieś kaury zajebiste. Znaczy, wiecie, nie powinniśmy za dużo strzelać, o tak powiem. Dobra, jedźmy do tych Chińczyków. Nie powinniśmy za dużo strzelać, no jak jesteśmy hakerem, to korzystamy z naszych narzędzi, czyli właśnie widzicie jakieś ewentualnie no materiały wybuchowe, ale wiecie, wszystko z dystansu, no bo nie jesteśmy kurwa superherosem, nie biegamy w kamizelce kuloodpornej, nie znosimy nie wiadomo jakich obrażeń. Co moim zdaniem, wiecie, no raczej tak się ta gra toczy, no. Wiecie, tak jak w Mafii 3, no byliśmy komandosem, a nie typowym mafiozem i tam, wiecie, no taki typowy komandos, załatwiając jakieś sprawy, porachunki, wbijając się do jakiejś wioski, żeby zrobić, nie wiem, przeczesanie terenu i tak w ogóle, to najlepiej to zabijał po cichu. I tak były niektóre misje w Battlefieldzie, tam jak z Wietnamu, tam jakieś były misje początkowe, to chyba Bad Company 2. Wszystko się robiło po cichu na początku, no później jak coś nie pykło, no to była jadka dopiero, nie, ale... Spójrzcie, nawet że Rambo wyskakiwał z wody i zabijał. Ja nie robił jakieś tam nie wiadomo co. Mogę ten most w ogóle chyba otworzyć, a nie, tutaj jest jakiś ten. Our followers think nailing Thrust is the big win here. But it's only the frosting on the cake. People are gonna be doubting their own opinions now. Nobody's going to admit to getting played with this election. But every pro-Thrust voter is now wondering if they were. We've welded Bloom and the CTOS to the idea that big data is invasive and shitty. Yep. One big invasive shitty cake. You're terrible. You love it.
Jak ja mam wejść na górę? Halo? Tu po tym może. O, no. Nie, ta skrzynka wybuchnie. To może nie. Serio, kurwa, na latarnię muszę się wspindrać, żeby ten... rozpocząć misję. Zobaczmy, co będzie z tymi Chińczykami do zrobienia. Okay, I made it and I'm good to go. Hey, Ray, no lie about the view. I do not lie, my friend. Uh-huh. You two play nice. You ready, Ray? Yep. Protocols are ready for you. I'm gonna see what's up with that barge. Co, ja tam się będę po kamerach tylko, że tak powiem, przez mogło wywywał? Jezu, klatki aż spadły. Ej, nie, z kosmosu lecimy. Halo, zhakuj statek. Gdzie on kurwa jest? If I read the blueprints right, and I know I did, it's got cameras that I can hack. I'm going for an inside peek. And then what? Hijack the shit out of it, as soon as I figure out how. That's crazy. Kurwa, gdzie jest Ameryka? I want their main server, and that means bringing it closer to us. I'm going inside. Kurwa, możemy wbić w kosmos, żeby kurwa ten odjebać statek. Ja pierdolę, ale faza. Mogę sobie drzwi otwierać. Damn, they're not fucking around here. I see a lot of top-end hardware. I also see an admin terminal. Okej, mamy jakiś przeciwników. On ma chodzącą kamerę chyba, nie? I think I found the password. You read Chinese. It's a numerical sequence. Mamy klucz dostępu. Tam na górę muszę wjechać, ale kurwa jak? Odszukaj login do terminalu. No login jest gdzieś tam na górze, ale nie widzę kamery tak, żeby na górę gdzieś tam była. Może ten będzie wchodził gdzieś tam na górę, co? Będziesz gdzieś na górę, ziomuś? Nie będziesz? Jest jeden koleś z chodzącą kamerą tylko. O kurwa, tu jest ten. Tu jest piesek. Hey, hey now, someone here likes toys. Josh toys or Zatara toys? The kind that needs batteries. The kind I can control remotely. Now you're just playing with me. Dobra, ale jakoś bym chciał stąd wyjść i nie wiem jak. Czy to skacze? Tak, to skacze. Patrzcie, no to wygląda bardziej jak piesek, nie? Jak ten robocik, co był tam w jednej misji. Znaczy, co one są często dosyć spotykane. Kurwa macierz. On tam doskoczy, chuja doskoczy. Tędy chyba muszę wjechać, patrzcie na to. Mistrz, kurwa, normalnie obserwacji. Bo tak to, kurwa, gówno widać, wam powiem. Mamy pieska w takim razie. Tym pieskiem pewnie od razu po tych rynnach wjedziemy na górę, czy mi się wydaje. Tak, jesteśmy tu, gdzie potrzeba. No co za zbieg okoliczności. No tak. Ja nigdy nie zapamiętuję haseł przeglądarce. Get yourself back to the admin terminal. Dobra, chciałem sobie to zhakować, bo już tu jestem. Nie wiem, to jakaś głupia znajdźka pewnie, ale... I tego pieska oni raczej nie będą mi tutaj gryźli, nie? Bo to chyba ich piesek. Jak ja tędy tutaj wjechałem tą rynną, co? Kurwa, hakowanie statku z kosmosu. No tego to jeszcze kurwa nie widziałem. Au, au, au. Aha, tu jest kamera do tego, dobra. Mamy ten terminal cały, co? Co to się stanie? I'm in. Any idea how you're bringing the barge in closer to shore? You should totally spoof the fuel gauges. Make them think they have a leak. Yeah, sounds good. Okay, I spiked the fuel gauges. Made them think they're low on fuel. They're coming in to gas up. Nice.
We've got a boat waiting for you at the Marin docks. To już mogę stąd wyjść? Nie, sama mnie wyniesie, dobra. Przez satelitę do laptopa. Piękne. Zhakuj statek, kurwa, z satelity. Co, przygotowaliście dla mnie tą łódkę? Gdzie ta łódka? Gdzieś tam. O jest, daleko. To jakieś w ogóle żulki sobie siedzieli. Niestety na ten statek trzeba się będzie wpierdolić i to już troszeczkę gorzej. Tam mógł sobie zrobić szybką podróż. Chyba tak zrobimy. Wiem, że to nie jest jakieś specjalnie daleko, ale zawsze można mieć bliżej, nie? Co prawda trzeba będzie wyjść z kryjówki, wpisując magiczny kodzik z tym życie. No ale wiecie. Czegoż to się nie robi. Gdzie jest wyjście? Exit. Chyba tędy jakoś. Czy to nie jest ten bunkier cały? Chyba tak. Dobra, fajnie by było jeszcze tych Chińczyków sobie wycie rozjebać, bo nie powiem. Nie powiem, maszyny rozjebałem perfekcyjnie. Nie ma to jak miny i dron. Boże, to jest, było po prostu piękne. No nie trzeba było wchodzić. Ja tam wcześniej sobie wlazłbym raz, bo zbierałem rzeczy. Tak, to jest chyba ten cały bunkier tutaj, nie? Mamy jakiegoś krosiwe, także... Ej, no po takim kamieniu to chyba byś przejechał, co? Także nim sobie podjedziemy do naszej łódeczki, kurwa, trzeba będzie płynąć na statek, co? Boże, już myślałem, że motor mnie dojebie. Podstawili mi tu jakąś łódkę, nie, jakiegoś gościa z łódką. Czy on mnie podstawi na statek, czy ja będę musiał podpłynąć sobie sam? Retro, I line this up for you. Nice. You coming with? This is all yours. When the barge comes in range, this will get you there fast. Jezus Maria. Mamy łódź. 2 kilometry płynąć. Bożeż ty mój kochany. Co ja tam mam zrobić niby? Przynajmniej krokodyli tu nie ma. I timed every barge hack with activity on the New York Stock Exchange. Every time, it matched up with periods leading up to volatile trading all the way back to 2007. 2007? Wait, you saying the financial crisis was... An early bellwether test to manipulate buying and spending patterns on an already susceptible market. But how did the Auntie Shoe Boys have access to it that early? Unless... Unless they were given the access to it? Plausible deniability? Maybe. To pytanie, czy ja tam będę, tam muszę wejść? Nie, jest, dostanę się na statek, czyli będę musiał wejść, kurwa. Ale czy będę mógł tam sobie, wiecie, znaleźć, kurwa... ciepłą posadkę. Boże, co to jest za statek w ogóle? To jest, kurwa, platforma jakaś. I reached the barge. Keep the line open. You're out there without a lifeline. I promise not to drown. I'm going in. Wish me luck. Użyj terminala, by namierzyć serwer. Właśnie wiecie, czy ja mogę sobie stąd dronka wypuścić? Mogę. Wiecie, bym sobie stąd troszeczkę odpłynął. Tak tyle, nie? Polatamy sobie tym dronkiem naszym wspaniałym. Tak, już mnie coś zauważa. Tam jest coś do zhaksowania. Tutaj mamy żurawia. What's your plan? There may be hundreds of servers on board a ship of that size. I need to hack the admin terminal to locate the server we want. Wiecie, najlepszy plan to taki, żeby wszystkich sobie tutaj rozjebać, nie?
Dobra, kogoś odjebałem. Akurat nie tego bombla, co chciałem, ale kogoś odjebałem, nie? Kurwa, nie zdążyłem ten. A nie, zdążyłem, dobra. Tam jest kula. Wyłączenie przez CityOS. To nie schakuje teraz tego bombla, tak jakbym chciał. Dobra, tam ktoś eksplodował. I się musi połączenie z CityOS-em zresetować. Tu jestem poza zasięgiem w ogóle. Okej, kolejny poleciał. Znaczy, nie wiem, ile ich tu biega jeszcze, nie? To jest jakiś kolej ze snajperełą. Gdzie ty idziesz? Halo, stój w miejscu. Znaczy, to jest najgorsze, że nigdy nie wiem, gdzie oni pobiegną. Kurwa, on był w zasięgu, ale był kurwa gdzieś zbagowany. Halo, on gdzieś tu pływa. Patrzcie, pojebało go. Pięknie. Dobra, tam jeszcze paru biega gości. Tutaj tego bombla muszę zhakować, nie? Dobra, mamy klucz. Miło mi. Nie wiem, gdzieś tu rzucę jakąś minkę może. Może ściągnie ona kogoś. Nie wiem, ile ich mam jeszcze. Dobra, na razie nie mam, pokończyły mi się. No dobra. Pewnie mógłbym coś żurawiem dojebać. Tu mogę coś otworzyć. Nie wiem, po co jakiś luk. Dobra, ten jest chyba piętro niżej, tak. Kurwa, ten jest piętro niżej. Mam nadzieję, że on będąc piętro niżej tego nie aktywuje. Tu się ten luk otworzył i się zamknął. Dobra, nie. Oni wszyscy gdzieś tam niżej sobie są, co? Tu są już trupy. Wszyscy wleźli gdzieś pod pokład. No dobra, to teraz ich stąd by trzeba było, wiecie, żeby oni pod tym pokładem po prostu poginęli najlepiej, nie? Są tu gdzieś jakieś schody na górę. Minki mi się tam wytwarzają bardzo ładnie. Jak tu wejść wyżej teraz? Piętro wyżej bym chciał. Wszyscy są piętro nade mną dosłownie. Dobra, mamy schody. Zajebiście. Dobra, najsy. Nice. Oj, tu się ktoś załatwił. Przewspaniale. Tutaj ktoś jest. Tu ktoś biegnie. No chodź tu, chodź. Chodź. Taś, taś. Nice. Dobra, tutaj jest jeszcze jeden bombiel. No chodź tam, chodź, 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 chodź do minki, chodź. Dobra, i został mi się jeden kolega, przewspaniały. Mam ja miny? Nie, zaraz mi się odnowi. Ostatni bombel wyłączył mnie przez TOS. Mam wrażenie, że nie wezwaliby tu raczej wsparcia żadnego, bo nie mieliby kurwa jak, chyba żeby motorówkami przypłynęli. No to może. Dobra, dziękuję. Na statku nie powinno być dosłownie nikogo w tym momencie.
Elegancko, elegancko to rozpracowałem. Teraz tutaj na pewno nikogo nie ma. Znaczy takie mam wrażenie, że na pewno. Jak tu wejść wyżej? No wiecie, fakt faktem. Ale większość wymordowałem. No, jak mi się ktoś trafi, no to trudno, jakoś go dojadę. Jak tu wejść na górę? Nie mam pojęcia. Tu nie ma żadnych schodów. Muszę gdzieś chyba z zewnątrz skorzystać. Tak, żeby sobie na dół nie zejść przez przypadek. Tędy chyba mogę wyjść, nie? Jak tu jasno. Dobra, tu mamy schody na górę. Tutaj wszyscy nie żyją. Boże. Jaką ja tu rzeź zrobiłem. Ale widzicie, no to jest takie bardzo fajne rozwiązanie. Mogę ich kurwa dosłownie rozjebać w pięknym stylu. Rzucanie tych min to jest takie uproszczenie dla gracza. No, co najlepsze skoczkiem mogłem tu wjechać. To wiecie, nie wiedziałem, bo czasami jest tak, że no, trzeba coś zrobić innego, nie? That should do. See if the back door is still good. I found the main server on that system, just need to physically locate. Dobra, teraz gdzieś tam mam zejść. Widzicie, czyli... What they describe as portable may not be what you're thinking. Oh? How big you think this thing is? Industrial size. I'll keep the line open. Jakieś serwery w ogóle mają na tym statku, kurwa, ja nie ogarniam tych hinoli. Widzicie, pewnie dałoby się to zrobić, kurwa, skoczkiem, nie? Znaczy, na pewno by się, kurwa, dało zrobić skoczkiem. Tylko żebyśmy mieli dużo jeżdżenia, wiecie, takiego przeskradywania się tym biednym skoczkiem naszym małym przez te labirynty, kurwa, Chińczyków. A tak to sobie wymordowaliśmy wszystkich ładnie, pięknie. Nawet nie wiem, czy skoczka by wyrzucił z motorówki. Found the server. How exactly am I getting this off the boat? The blueprints you found show a service elevator shaft. They say that shaft is a bad mother. Shut your mouth! I'm talking about elevator shaft. I can dig it. Get the server up on deck and we'll take care of the rest. Patrzcie, tutaj, no, byśmy mieli trochę, kurwa, zajebanej roboty, że tak powiem. Teraz trzeba by to jakoś na górę chyba wciągnąć. To pytanie jak? No, nie ma to jak oczyścić sobie pole i sobie działać na spokojnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A mogę sobie z tym wjechać? That's not good. What's the plan? I'm almost there. Josh, what the fuck? Watch the clock. Co jest? Halo, nie mogę tym sterować. Poczekaj na ewakuację. Aha. Jeszcze czekać na ewakuację. Widzicie, jakie to by było przejebane? Damn, man. What? I like to be punctual. Ej, sam mi tu przeskoczył. Halo. Jakieś knypki mi tu łażą. Where are you? You should see me right about now. What am I looking? Holy shit, that's no moon. Is that your drone? Surprise. Custom built for us. Dobra, i co teraz? Aha, dobra. Czy to uratuje mnie? Aha, no. To ja rozumiem. Policja tu wpadła jakaś. What? Hey, yo, Josh, man. How many times have you flown this thing? Miło. Odlecieć na jakiejś skrzyni. A że ten policjant mnie w ogóle nie widział. Stałem na tym podnośniku, on mnie nie widział. Sobie do niego po prostu strzeliłem z tego paralizatora, żeby mi nie zjebał czegoś zaraz. You know, Michelle, we're just glad that these hackers were finally brought to justice. It frankly shows a flaw in the system, from the submarine cables to the spying and sabotage by groups like DedSec. Now, I will tell you this.
Bloom is working on a product that will eliminate this problem. Fucker gave the hackers bellwether access so they could test it for him. Then spun the attack as a vulnerability on the submarine cables. Gotta hand it to the asshole. You know more companies are gonna sign up for Bloom's satellite pipeline. Okay, so we released everything we have on Duchamp, okay? Let the public hang him like they did fucking Mussolini. Breaking his neck isn't the answer. Well, sitting on our asses isn't either, okay? No, but for once, what I want to do... Shut up! He's baiting us. Think. He's trying to neutralize us one last time as a threat. And we are a threat. We agreed, all of us, to play this thing out on our own terms. Has that changed? Good. We almost have everything we need to hurt him permanently. So let's all get back to work and let's bring this thing home. Hmm? God damn it. Magnat społecznościowy. No mamy 4 miliony followersów. Nice. Nawet prawie 4,5 miliona. Jak skończymy jeszcze tą jedną misję, to będzie ich o Jezu i trochę. Dobijemy do 5 pewnie. Dobra, czekajcie, mamy jakieś punkty badań. To mogę sobie rozwinąć dalej, tak? Eksploity świateł i mniejsze zużycie przy takich rzeczach. Tak? Tak. To na mniejsze zużycie. Jebać światło. Strzelectwo. Nic nie zainwestowałem w ogóle. Nie wiem, czy będę zbierał jeszcze jakieś w ogóle rzeczy w tym na streamach, bo w sumie mi się chyba nie chce. A raczej... No zostały mi dwie misje do zrobienia, także beach please. Mam praktycznie wszystko, co chciałem. Strzelectwo w ogóle nie inwestowałem, a kurwa, jak się przyda, to będę wkurwiony. Ale wątpię w to. No dobra, pogadajmy sobie jeszcze ze ślubą. Wiem, że trochę to jest przeciąganie, ale śluba zawsze mówi coś ciekawego, jak już tutaj jestem. We've gotta go back. Where? The Rock, man! This time, you be the prison guards, and I'll be the madman fleeing for his life. That sounds way more exciting than what actually happened. You'll have to deal with the park rangers, though. I can't go near him. I break out in hives. Oddly specific allergy you got there. Don't wipe your ass with poison ivy, Marcus. The pain may fade, but it never truly goes away. Okej. Widzicie, śluba się chciała pobawić w ucieczkę z Alcatraz. Dobra, zakończymy sobie tutaj w takim razie. Zostały nam dwie ostatnie misje. Mam nadzieję, że w następnym odcinku uda mi się zrobić całą tą misję, wiecie, wojny robotów. Byłoby miło. Jak się nie uda, no to trudno. No i zostanie nam atak na Bloom, także wiecie, misja ostateczna. A dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajos!